Dzień dobry, kolejny odcinek programu po stronie konsumenta. Witają Państwa Marcin Zurek i Karol Wenus. Szanowni Państwo, dzisiaj to nie będzie przesadnie optymistyczny odcinek, co ustaliliśmy już przed programem, dlatego że ceny ogrzewania idą w górę. No, te wzrosty są horrendalne i tak naprawdę wśród wielu naszych współobywateli pojawiło się realne pytanie czy zimą będą mieli za co się ogrzać, za co zapłacić czynsz, jeśli to jest wspólne ogrzewanie lub zakupić to, czym się ogrzewają, tak? bo idą wszelakie ceny, wszelakich źródeł ogrzewania idą do góry. Czy będą marzli, czy może jednak się ogrzeją, ale nie kupują wystarczająco jedzenia czy lekarstw. No, te wzrosty są... Powiedziałbym, że są abstrakcyjne, gdyby nie, były, gdyby nie były prawdą. Parę przykładów, dosłownie parę, bo to dzieje się w całej Polsce. Koszali. Zaliczka na centralne ogrzewanie u mieszkańców jednej ze spółdzielni wzrosła o 215%. W gminie przodkowo województwo pomorskie. Cena drewna zamawianego w lasach państwowych poszła w górę właśnie o 200%. Gołdapia na Warmii i Mazurach. Czynsz w jednym z bloków wzrósł o prawie 100%. No, w Nowej Soli, z tego co już dotarłem do jednego oczywiście z bloków, z osiedli, tylko 50, można powiedzieć tylko 50. Gigantyczna podwyżka, no ale dużo mniejsza niż 215%. Podobna podwyżka w Kazimierzu Wielkim. Tysiącu innych miejsc w Polsce, miast i miasteczek, no sytuacja jest naprawdę dramatyczna i ten wybór, o którym mówiłem czy zapłacić czyż, czy może ogrzać się, czy kupić leki, czy kupić jedzenie, to jest dramatyczny wybór, przed którym, jak się wydaje na chwilę obecną, za te kilka miesięcy będą stawać, stawać Polacy. No sytuacja nie ukrywajmy, jest dramatyczna. No, i w tym miejscu e, zapytajmy, co rząd ma do zaproponowania e, osobom, które są przerażone tymi nadchodzącymi podwyżkami, podwyżkami, które już się dzieją, bo dodajmy, że to nie jest tak, że będzie to za parę miesięcy, ale niektórzy ludzie już otrzymują wyższe prognozy za czynsz, które będą musieli niedługo opłacać. No więc, co rząd ma do zaproponowania Polakom w tym zakresie? A więc tak, w piątek 5 sierpnia zakończył się proces legislacyjny ustawy o dodatku węglowym, tak zwanym, o którym to dodatku mówiliśmy w jednym z naszych ostatnich programów, a konkretnie w programie numer 26. Dla przypomnienia, gospodarstwa domowe ogrzewające się węglem mają otrzymać jednorazowy dodatek 3000 zł, bez kryteriów dochodowych. Natomiast wyłączone zostały osoby, które wcześniej skorzystały z poprzedniej ustawy, która no nie udała się wyjątkowo naszym rządzącym, która miała zagwarantować cenę sztywną, maksymalną węgla w składach węglowych. To jest niecałe 1000 złotych. No dla tych osób, którzy skorzystali z tej preferencyjnej ceny, a wydaje się, że mało kto skorzystał, no to to im nie będzie przysługiwać wspomniany przeze mnie dodatek węglowy. Przepraszam, wtrącę się, gdyby Państwo mieli taki przykład, chociaż jednej osoby, która skorzystała z tego bubla prawnego, jakim była ta ustawa o tej cenie gwarantowanej 996 60 zł, 60 groszy, chociaż jednej osobie, której udało się kupić właśnie w tej cenie, Węgiel w skupie z uwagi na y, objęcie y, czy skorzystanie z tego skupu, y, z tej ustawy. To bardzo prosimy o informacje w komentarzach, bo poszukujemy takiej osoby jako tego wyjątkowego, wyjątkowego szczęśliwca. Y, tak, szczęśliwca i tego. Przykładu, no ale y, póki co nie udało się odnaleźć nikogo, komu by się udało właśnie kupić po tej cenie węgiel na skutek tego, jak powiedziałeś, wyjątkowego, wyjątkowo nieudanej ustawy, a to jest w przypadku naszych rządzących no, y, wyczyn, żeby aż tak zepsuć ustawę, bo zdarza im się psuć, ale aż tak to jest tak jak mówię, wyczyn. Ale tego samego dnia. Co przyjęta ustawa o dodatku węglowym, rząd ustami minister środowiska i klimatu Anny Moskwy ogłosił, że ma założenia kolejnej ustawy, no już trzeciej, a może i czwartej z kolei, która ma powodować ulżenie portfelom Polaków, jeżeli chodzi o, o źródła energii. No więc tym razem ma na celu wspomożenie gospodarstw domowych, które, zaś, które ogrzewają się pelatem drzewnym. Drewnem kawałkowym, innym rodzajem biomasy, brykietem drzewnym, słomą, ziarnami zbóż, skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym. No i w takim przypadku podzielono tym razem w zależności od, od źródła energetycznego, jaki to dodatek ma być. Jedno, również to będzie dodatek jednorazowy, znowu bez progów dochodowych. W ogóle jesteśmy ostatnimi czasy takim. Yy, na no przykładem, że te progi dochodowe są nikomu niepotrzebne i w ogóle po co je wprowadzać? Strumieniem leje się gotówka. Wydaje się, że na wszystko mamy pieniądze. Znaczy rząd ma. Znaczy rząd, czyli my. Znaczy czyli rząd my. Nie, dysponuje nie dysponuje swoimi pieniędzmi, tylko naszymi. Na wszystko ma. No więc tak, jak te kwoty wyglądają? 3000 zł. Gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, na pelet drzewny albo inny rodzaj biomasy, w szczególności brykiet drzewny, słoma, ziarna, zbóż. I tutaj rząd wyliczył, że takich gospodarstw ma być w Polsce 390 tysięcy. Dalej dodatek 1000 zł dla gospodarstw, gdzie głównym źródłem jest paliwo stałe, które jest palone w kominku, kozie ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni, piecu kaflowym, które to są zasilane drewnem kawałkowym. Takich gospodarstw ma być więcej 530 tysięcy. Dalej kwota 500 zł, tym razem dla tych, którzy ogrzewają się gazem. I takich. Gospodarstwa ma być 150 tysięcy, no i ostatni dodatek 2000 zł, gdzie źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy. I takich gospodarstw rząd wyliczył 122 tysiące. No i tak, oczywiście warunkiem koniecznym będzie, żeby uzyskać ten dodatek, będzie potwierdzenie sposobu ogrzewania budynku, wpisem czy zgłoszeniem do centralnej ewidencji emisyjności budynków, czyli tak jak w przypadku ustawy o dodatku węglowym. No właśnie, nie będzie przysługiwać ten dodatek, jeżeli już wcześniej się złożyło o dodatek węglowy. No oczywiście, żeby nie dublować. Termin składania wniosków będzie do 30 listopada bieżącego roku. Tego samego dnia Rada Ministrów miała podjąć również decyzję o wsparciu dla odbiorców ciepła na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej w zbiorowych instytucjach, czyli no szkoły, współ, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, no wszelkie miejsca, szpitale tak, użyteczności publicznej i to ma działać tak, że będzie ustalana taryfa. Maksymalna z rekompensatą dla przedsiębiorstw energetycznych za różnicę pomiędzy ceną rynkową a, a tą taryfową określoną. No i wsparcie w tym przypadku ma już obowiązywać od października bieżącego roku. No i tutaj zaraz, Karolu, będziesz. Tak, tylko ja chciałbym jedno powiedzieć, bo ja tak gorzko się uśmiecham. Słuchając o tym, że wsparcie ma obowiązywać od października 2022 roku, bo mamy połowę sierpnia, to o czym mówisz, jest w fazie no, projektu rządowego, który do Sejmu ma wpłynąć poprawnie, ale wydaje mi się, że to jest chyba połowa września, jakoś tak na początku września. Na teraz posłowie rozjechali tak, się na no, wakacje. Bo teraz Oczywiście. Mamy, mamy wakacje. Wszyscy, wszyscy zasługują na wakacje. No, tylko że jak mamy pilną. Sprawę, a ta sprawa jest niewątpliwie pilna i za chwilę już nie będzie czasu, no to w tym momencie wakacje, w tym momencie wrócimy do tego spokojnie we wrześniu. We wrześniu to przejdzie przez Sejm, zapewne to przejdzie ekspresowo w jeden dzień, nocą będą siedzieć posłowie, przez co nie będą mieli okazji dokładnie przeczytać tej ustawy. Więc będzie, będzie dziurawa. Oczywiście kolejną. będzie dziurawa. Zapewne później idzie do Senatu. Zapewne Senat wprowadzi jakieś zmiany, więc ona wróci do Sejmu. Sejmu pewnie uchwali, odrzuci to co, to, co zaproponował Senat. Żeby nie było, i będziemy o tym coraz mówić, że nie zawsze jest to pozbawione rozsądku odrzucenie tego, co proponuje Senat, dlatego że Senat Bywa bardziej, większość senacka bywa bardziej populistyczna od większości sejmowej, o, o czym zaraz powiemy. E, no i za chwilę się obudzimy, nie wiem, już 20, strzelam, 28 września, że to idzie do prezydenta e, i prezydent podpisuje, 29 jest publikowane w dzienniku ustaw, a ma obowiązywać od 1 października, i to wszystko jest znowu na ostatnią chwilę, bez przygotowania. Pewnie będzie pełne błędów, nikt nie będzie wiedział, jak to ma działać. No, a rządzący powiedzą, no ale zdążyliśmy przed październikiem, no przygotowaliśmy, a to, że nikt nie wie, jak to ma działać, no to co? To się poprawi, to się znowelizuje, jak już będzie działać, to my to w październiku znowelizujemy, to my to w listopadzie znowelizujemy i tak się będziemy bawić, zamiast pomyśleć wcześniej i dobrze przygotować te rozwiązania, bo to, że będzie problem z ogrzaniem na zimę, no to nie jest zaskoczenie dla naszych polityków, dla naszych rządzących, bo to było wiadomo wcześniej. A jeżeli on, oni o tym nie wiedzieli, to znaczy, że nie nadają się do tego, żeby rządzić. Czyżbyś mówił o tak licznych poprawkach, jakie są wprowadzane do Polskiego Ładu, gdzie nie można było no to, to jest, przewidzieć to jest, konsekwencji podatkowych tak. dla Czyli znaczy ja już nawet nie chciałem, mówić do, o, nie chciałem się odnosić do Polskiego Ładu, bo to jest jakieś. W cudzysłowie, Mistrzostwo Świata, to znaczy tak, tak często nowelizowanej ustawy podatkowej w trakcie roku podatkowego, no to nie wiem, czy był taki przykład w historii świata. Na pewno nie w historii krajów, do których należymy lub chcemy należeć, czyli tej krajów pierwszej cywilizacji. No to tego, tego nie kojarzę. Ale czy polski ład coś nauczył rządzących? Stwierdzili, że przygotują wtedy wcześniej, dokładniej te, te przepisy? Nie. Znowu na ostatnią chwilę. No tak, a na ostatnią chwilę mamy też przykład ustawy o wakacjach kredytowych, gdzie weszła w życie w piątek, a w poniedziałek zaczął się sierpień, co do którego można było rozpocząć wnioskowanie o zawieszenie spłaty rat. No ale dobra, zostawmy to już. Jak, jak Karolu politycy w ogóle się odnoszą co do tych proponowanych przez rząd dodatków? No właśnie, podatków. No, właśnie, bo czasem mówimy yy, jako obywatele, jest wielu takich, którzy mówią, a mnie polityka nie interesuje, byle polityka nie mieszała się do mojego życia, ja też się nie chcę mieszać do polityki. Niestety, wszystko jest polityczne i ten opał na zimę też ma charakter polityczny, no bo wiele zależy tutaj od polityków. No to prześledźmy sobie, co mówili politycy, zaczniemy od rządzących, a potem przejdziemy do opozycji, bo dla każdej strony mamy parę ciepłych słów. Przepraszam tylko, bo zapomnę później, to wracamy trochę do czasów PRL-u, gdzie y, również polityczne było wszystko, od y, nawet wierszyka dla dzieci, które czytałem, no. Tym, że dzieciom już no, musiał przejść cenzurę. Ja nie Ale masz, tak, to tylko tak, nie masz takiego wrażenia, że w bardzo wielu elementach wracamy? A, tak, niestety. Dobrze, zacznijmy od no, kogoś innego: Mateusz Morawiecki, premier yy, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, miłościwie nas podatkowujący I cytat, no bo to zawsze dobrze, za, dobrze zacytować polityka. Co mówił premier Morawiecki? Odnośnie podwyżek, bo tutaj będziemy traktować zarówno cen ogrzewania, ale to też się wiąże z energią, tak? no bo te, te, te dwie rzeczy gdzieś są skorelowane ze sobą. Jakaś podwyżka dotknie gospodarstwa domowe. Dużą część podwyżki, np. poprzez ustawę o dopłatach do węgla, pokrywa państwo polskie, ale też część podwyżki przez zmniejszenie, za, zmniejszone zapotrzebowanie na wyższą taryfę, Muszą pokryć firmy energetyczne. No i tutaj mój komentarz. Jeżeli pan premier mówi, że podwyżka, no, na przykład czynszów związanych z ogrzewaniem, tak, czyli zaliczki na centralne ogrzewanie, które jest, pochodzi z ciepłowni, jeżeli ta podwyżka mniej dotknie gospodarstwa domowe przez ustawę o dopłatach do węgla, bo to dopłaty do węgla, o których przed chwilą mówiłeś, te 3000 zł, pokrywa państwo polskie. To w jaki sposób logiczny panu premierowi łączy się jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych na kupno węgla z niższą ceną prądu czy ciepła z elektrociepłowni, która tej, tej no, ciepłownia, elektrociepłownia nie skorzysta z z dopłaty dla gospodarstw domowych opalających, opalających węglem. Więc... No, wybiegł w przyszłość i zastosował skrót myślowy, skrót że, że zostanie na pewno przyjęta ta również ustawa o dopłatach dla użyteczności publicznej mieszkania. Znaczy no. to, miałoby to miałoby to sens, gdyby wprost nie odwołał się ustawy o dopłatach do węgla, ale być może chodziło mu, chodziło mu o coś innego. No dobrze, ale... Nie skupiamy się na tej innej wypowiedzi, gdyż już będziemy do kolejnej wypowiedzi yy, pana premiera. Podwyżki na przyszły rok będą nie takie, jak sygnalizowane przez Urząd Regulacji Energetyki, że wstępne dane pokazują na ponad 100% podwyżkę o 100-180%. Tego typu liczby pojawiały się w mediach. Mogę obiecać, że na pewno będzie to znacząco, znacząco mniejszy wzrost. O, i ostatnie zdanie to jest zdanie, które powoduje, że ja już y, y, zaczy zaczynam oblewać się zimnym potem, jeżeli pan premier tu, akurat odnosząc się do cen energii, prądu, może obiecać, że te, y, te podwyżki o 100-180% y, 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 to nie będą takie, ono ob obiecuje i gwarantuje, no to ja już mam złe, naprawdę, Przeczucia, dlatego że ostatnio zawsze obietnice polityków po pewnym czasie się dezaktualizowały, ale ostatnimi czasy te obietnice polityków no, dezaktualizują się w zastraszająco szybkim tempie. Jako przykład, w dniu 4 czerwca bieżącego roku na konwencji wyborczej w Markach, pan. Prezes Jarosław Kaczyński, no czyli osoba dosyć istotna, jeśli chodzi o realną władzę w Polsce, powiedział tak. Podjęliśmy decyzję, że ludziom, którzy opalają węglem swoje domy, zapewnimy cenę na poziomie tej, która była jeszcze do niedawna. To jeszcze nieskończona operacja, ale z całą pewnością to zrobimy. Później rzecznik rządu, pan Piotr Miller, mówił, żeby nie kupować teraz węgla, bo na pewno on spadnie. No i wjechała genialna ustawa o cenach gwarantowanych węgla. Ona tam ma dłuższą nazwę, ale ustawa jest tak beznadziejna, że nawet nie skupiajmy się na jej, na jej nazwie. No i nie minęły dwa miesiące od czasów, kiedy znaczy minęło trochę ponad dwa miesiące, tak uczciwie od tego 4 czerwca, kiedy to Jarosław Kaczyński zapowiadał, że będzie na pewno ta cena jeszcze taka jak do niedawna, no czyli na przykład w roku 2021 węgla, to akurat było to 996 zł, średnia cena węgla, no i sytuacja się zmieniła, zapewne to źli prywaciarze, z obietnicy nic nie zostało, rząd nic nie mógł zrobić, więc miał być węgiel za mniej niż 1000 zł za tonę. A zostało 3000 jednorazowego dodatku, dodatku który starcza na jedną tonę węgla póki co, póki co bo nie wiadomo, czy, czy w przyszłości ten, te 3000 wystarczą na jedną cenę węgla. A jeszcze dwa miesiące temu Jarosław Kaczyński zapowiadał. Że nie, że będzie taki jak niedawno cena węgla, za mniej niż tysiąc. No więc, jeżeli teraz, jeżeli z tej obietnicy nic nie zostało, to jeżeli teraz pan premier obiecuje, że na pewno nie wzrosną o ponad 100% ceny energii, to ja się obawiam, że dokładnie o tyle wzrosną. I na to wygląda, że w niektórych, przynajmniej w niektórych miejscach Polski, taki właśnie będzie, będzie wzrost. Dalej, tak. Wiesz, przepraszam, mnie zawsze niepokoi, jak polityk mówi, że jakaś kwestia zależna stricte od wolnego rynku będzie na jakimś poziomie. No bo tak naprawdę skąd to wiadomo, tak? no z budżetu nie, nie dosypiesz nieskończonej liczby pieniędzy i nie wyrównasz tej ceny do. Z zahakowanej o jakiś, na, na jakiejś dacie. Także no to jest zawsze niepokojące i to jest zawsze populistyczne, no bo nie da się w 100% sterować wolnym rynkiem. Znaczy niektórzy to próbowali, ale już mam, myśleliśmy, że tą minioną epokę mamy za sobą. No właśnie co, yy, mówisz, nie da się sterować rynkiem. A ja myślę, że niektórzy z polityków powiedzieli, że może się nie da, ale próbować zawsze warto. Jarosław Kaczyński, wróćmy do pana prezesa Partii rządzącej. Deklaruje, nikt nie będzie siedział w zimnym mieszkaniu, dlatego że nie ma węgla. Zobaczymy. Co mówi y, pani minister Anna Moskwa? No, kluczowy minister klimatu i środowiska z punktu widzenia rzeczy, o których y, będziemy dzisiaj mówić. I to jest ważna rzecz, o której mówiliśmy też tydzień temu przy okazji y, programu o cukrze, czyli o reglamentacji, o limitach. Anna Moskwa pytana, czy będą wprowadzane limity na zakup węgla przekazała. Na dziś nie przewidujemy e, limitów, i ja bym to słowo na dziś e, napisał wielkimi drukowanymi literami. Na dziś nie przewidują. Natomiast e, w temacie właśnie energetyki, no, sam nie będąc e, ekspertem, no, słuchałem wielu ekspertów, którzy mówią, że no, niewykluczone, że Powinniśmy gdzieś na horyzoncie się do tego, do tego szykować. No dobrze, ale tyle, tyle mówimy o rządzących w naszych programach. No, słusznie, no bo rządzący rządzą, jak sama nazwa wskazuje, czyli oni mają w swoich rękach instrumenty do kreowania rzeczywistości i to głównie ich powinniśmy rozliczać. No ale nie, nie zamieniajmy się w. Y, taką trochę odwrotną telewizję publiczną, kiedy to y, mówimy tylko o jednej, jednej stronie, oni akurat tylko krytycznie o opozycji, y, a my nie mówmy tylko krytycznie o rządzących. Bądźmy obiektywni, bo w odpowiedzi na propozycje y, rządzących, akurat dotyczące tego dodatku do węgla be, bez kryterium dochodowego 3000 opozycja złożyła swoje poprawki w Senacie. No bo opozycja w Sejmie i akurat tak się złożyło w ostatnich wyborach, że jest większością w Senacie. No więc co zrobiła opozycja? Opozycja rozszerzyła dodatek węglowy na wszystkie źródła ciepła. Oczywiście wiemy, że te poprawki do ustawy o dodatku węglowym, one ostatecznie nie weszły w życie, dlatego, że Sejm je odrzucił w związku z czym ustawa została podpisana przez Pana Prezydenta w w wersji, która pierwotnie wyszła z Sejmu, czyli dotycząca tylko i wyłącznie węgla. Natomiast warto powiedzieć o tych, o tych zmianach, które wprowadziła opozycja do tej ustawy, no bo one pokazują nam sposób myślenia polityków, także z tej drugiej strony sceny politycznej. No więc zgodnie z senackimi poprawkami, wsparcie miały otrzymywać wszystkie, wszystkie gospodarstwa, niezależnie od rodzaju ogrzewania i kryterium dochodowego. Także te, które opalają olejem opałowym, gazem, gazem LPG, energią elektryczną, fotowoltaikę, pompy ciepła. Podczas prac senackich komisji, no, które zajmowały się tym dodatkiem, Padały argumenty, że objęcie wsparciem finansowym tylko jednej grupy gospodarstw korzystających z węgla no, nie jest do końca sprawiedliwe. Z czym ja poniekąd mogę się zgodzić, że rzeczywiście to nie jest sprawiedliwe i na przykład osoby, które wymieniały piece węglowe w ramach programu o czyste powietrze to się nazywało. Kilka było tych programów, tak, na ale każdym, rządowym bodaj było no, czyste, właśnie, powietrze, czyste powietrze, I wymieniły piece na bardziej ekologiczne. No, w tej chwili są w jakiś sposób pokrzywdzone, więc ja jakoś przyjmuję ten argument o swoistej niesprawiedliwości, natomiast nie przyjmuję już do wiadomości tego, że senatorowie, którzy zgłaszają takie wnioski, na przykład tu, powiedzmy, po nazwisko pan Kazimierz Klejna z Koalicji Obywatelskiej, który był senatorem z sprawozdawcą, nie podał kosztu tak szerokiego wsparcia. No, no bo to nie jest projekt rządowy, no więc to nie, nie musiał. Projekt, więc... Nie jest projekt rządowy, no więc, więc po co podawać więc koszty? Ja rozumiem, że opozycja nie rządzi, ale jednak oczekiwałbym jakiejś powagi w propozycjach, no bo jednak opozycja powinna być gotowa do przejęcia władzy w Polsce. I musi być poważna w swoich propozycjach, a propozycja, żeby bez kryterium dochodowego rozszerzyć, rozszerzyć te, to wsparcie na wszystkie gospodarstwa domowe. No to jest propozycja, która musi zostać policzona, no bo ten, ta ustawa o dodatku węglowym to jest chyba 11 miliardów, tak to zostało policzone bodajże. Bodaj tak, a ta ustawa o teraz mm, no te tak. propozycje rządowe bodaj 23 20. miliardy. No dobrze, no, no, no czyli tak, mówimy, że, o jakiejś, no, mówimy o jakiejś mówimy o, pewnie o koło setce, ale no więcej. Właśnie, no właśnie, czyli mówimy o gigantycznych środkach. I nie można zgłaszać tych, tych propozycji bez policzenia tego, bo rozumiem względy polityczne walki o władzę, ale nie jest dobrym modelem pojedynek na populizm między rządem a opozycją. Ale, ale, uczciwie powiedzmy też o przykładach w miarę trzeźwo myślących polityków no to chyba może tam nie do końca, ale to są. Może nie idealne, ale na pewno pozytywne przykład. Chociażby senator Jan Bury, akurat z Polski, z partii Polska 2050. Powiedział w Senacie tak. Za to wszystko zapłaci polski rząd. Nie ma on jednak własnych funduszy. Płaci za wszystko pieniędzmi podatników, czyli Polaków. Jeśli dalej tak będziecie rządzić, to doprowadzicie do bankructwa. I następnie zaapelował do innych posłów i senatorów opozycji, aby nie licytowali się z rządem pod względem wielkości dodatków. No to jest rozsądny apel, który warto, warto podkreślić. Z kolei klub parlamentarny, on teraz chyba jest poselski, nie parlamentarny, Lewicy, zaproponował, aby zmienić projekt ustawy o dodatku węglowym na projekt o dodatku grzewczym i objąć dodatkiem także tych, które, którzy właśnie ogrzewają swoje domy innymi, Paliwami niż węgiel, ale z kryterium dochodowym, czyli pojawia się kryterium dochodowe w myśl propozycji lewicy, ten, ten, to wsparcie miałoby się należeć gospodarstwom domowych, w których dochód na jednego członka rodziny będzie niższy niż średnie wynagrodzenie brutto w roku 2021 niż. Y, y, czyli niż 4000 tysiące złotych, czyli to jest kryterium dochodowe, dochód na jednego członka rodziny y, niższe niż 4000 tysiące złotych i wtedy przysługuje takie wsparcie i koszt tej propozycji, które jak wyliczyli to 25 do 28 miliardów złotych. I ja rozumiem, to trzeba docenić, że to kryterium dochodowe jest wprowadzone, y, raczej nie jest ono wprowadzone na jakimś realnym poziomie i poważnym, no nie no, 4000 zł na członka rodziny, no to myślę, że spełniałoby pewnie ponad 90% gospodarstw domowych, także to żadne kryterium. I to, Więc... o czym zaraz będziesz mówić, o tym yy, zdefiniowaniu ubóstwa energetycznego tak. i to, to jest chyba klucz, bo nie warto w tym temacie akurat tylko patrzeć na. Na dochód miesięczny gospodarstwa domowego, bo tak różne są okoliczności regionalne i tak różne są też koszty poszczególnych źródeł energii, że no, to trzeba jakoś zróżnicować. I tutaj, o ile nie jestem zwolennikiem takiego rozbudowanego systemu biurokratycznego i wprowadzaniu wielu, wielu warunków, danych, danych pomocy czy, czy jakichkolwiek innych rozwiązań ustawowych, tak, tutaj moim zdaniem, akurat powinno to być dość szczegółowo rozpisane. Zgadzam się i to da się rozpisać, dlatego że słuchałem, tak jak mówiłem, słuchałem ekspertów dotyczących, dotyczących na temat energetyki. No i oni mówią bardzo jasno, że w obecnej sytuacji są dwie drogi. Znaczy dwie drogi. Inaczej po dwie drogi to że są dwie drogi wskazuje, że są alternatywą dla siebie. Nie. Trzeba prowadzić dwa rozwiązania równocześnie. Po pierwsze krótkofalowo. No to jest niestety pomoc tym najbardziej potrzebującym i tego unikniemy, nie unikniemy i tu nie ma co się oszukiwać, że każdy sobie sam poradzi i e, programy socjalne dotyczące wspomożenia tych osób to jest coś. Co, czego można uniknąć, bo nie można. Bo jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, a media donosiły o tym w ostatnich dniach bardzo szeroko, że ma do wyboru albo kupić lekarstwa, albo zapłacić za czynsz, bo czynsz yy, wynosi prawie całość emerytury, jeśli chodzi o, o, o emerytach w niektórych miejscach w Polsce, to im trzeba pomóc. Bo im grozi ubóstwo energetyczne, i krótkofalowo niestety z uwagi na zaniedbanie niektórych spraw w poprzednich latach przez różne rządy, uczciwie mówiąc, teraz musimy wprowadzić bardzo precyzyjnie celowaną pomoc dla tych, którzy najbardziej potrzebują. I to, o czym mówiłeś, eksperci wskazują. Nie odnosimy się do kryterium dochodowego. Bo dla emeryta w Warszawie e, 2000 to nie jest to samo, co dla e, 2000 dla emeryta w małej miejscowości. E, e, I to paradoksalnie nie jest tak, że te 2000 dla emeryta w Warszawie to jest mniej, jak, bo koszty życia są, są drogie, ale to jest więcej, bo gdzie będą rosnąć przede wszystkim koszty, koszty ogrzewania, będą w mniejszych miejscowościach, gdzie są regionalne, małe, lokalne ciepłownie, które kupują węgiel na wolnym rynku. I od tego także musi zależeć kryterium ubóstwa energetycznego i zagrożenia ubóstwem energetycznym, które powinno zostać zdefiniowane w polskim prawie i wprowadzone. Można się odnosić, jak wskazują eksperci, takim bardzo częstym kryterium jest. Procent wydawanych, jaki udział koszty energii ogrzewania mają w budżecie domowym? Jeżeli to jest powyżej 20%, no to już jest źle, to już jest zagrożenie ubóstwem energetycznym. No, 20%. W niektórych miejscach Polski, dla niektórych osób, te 20% to jest marzenie w chwili obecnej, żeby to było tylko 20% udział w budżecie domowym i od tego trzeba uzależnić y, y, definicję zagrożenia ubóstwem energetycznym i ubóstwa energetycznego. Tylko, że do tego trzeba było się przygotować, przygotowywać od kilku miesięcy, bo wiemy o, od kilku miesięcy o tym, że jesień i zima będzie bardzo ciężka. No, rządzący z jednej strony są mówią, że już wiedzieli od jesieni, że będzie ciężko roku 2021, bo wtedy się zaczęła wojna energetyczna, tak twierdzą. Wojna energetyczna prowadzona przez Putina. No dobrze, to co robili od tej jesieni 2021? Dlaczego my dzisiaj nie mamy przygotowanych rozwiązań, zbadanych z ekspertami, którzy powiedzą? Takie i takie i takie jest kryterium zagrożenia ubóstwem energetycznym. Mamy to policzone, mamy to rozpisane. Dla tych i tych osób, które są zagrożone ubóstwem energetycznym, albo już dotknięte ubóstwem energetycznym, a nie tylko zagrożone, wprowadzamy tę pomoc, bo wiemy, co to są za osoby. Nie. My teraz działamy. W panice i to są takie ruchy. A może wprowadzimy ustawę o cenach gwarantowanych? No, ceny gwarantowane to nic nie dało, bo źli prywaciarze nie chcieli skorzystać, nie chcieli dokładać do interesu. A to wprowadźmy 3000 na węgiel dla wszystkich. A to później wprowadźmy jakieś, jakąś dodatkową pomoc dla tych, co ogrzewają innym, innym sposobem. I oto mam ogromny żal do rządzących, że oni zmarnowali te. Co najmniej kilka miesięcy, kiedy powinni się przygotowywać także pod względem legislacyjnym, do ciężkiej jesieni i zimy, która, która nas czeka. Plus, jeszcze jedna rzecz, mówią eksperci. Krótkofalowo trzeba powiedzieć Polakom jedno. Muszą oszczędzać energię, muszą zacząć oszczędzać energię. Do tego przejdziemy w ostatniej części na naszego programu, gdzie będzie mowa o gazie i wytycznych rozporządzeniu unijnym o oszczędzaniu gazu. Ale Polacy muszą zacząć myśleć o oszczędzaniu energii, a tutaj rządzący powinni wyjść i im powiedzieć o tym szczerze, uczciwie. Tylko, że niestety rząd, przez ostatnie lata starał się prowadzić taką narrację, że rządzący wszystko mogą, że jeżeli rządzący czegoś wymagają od obywateli, to to pokazuje nieudolność rządu, jak mówił czasem prezes Kaczyński, imposybilizm. No nie, trzeba usiąść, uczciwie porozmawiać z Polakami, że oni też muszą. My, po swojej stronie, jako obywatele, musimy poczynić wysiłek dotyczący oszczędzania energii, ale rządzący boją się tego powiedzieć, w obawie, że ktoś im zarzuci, że, mm, że jest im I to krótkofalowo. Natomiast długofalowo, no to strategia, strategia, jeszcze raz strategia. Nie mamy strategii energetycznej, brak jest myślenie tylko tu i teraz. To nie dotyczy rządu. rządu Obecnego, bo to dotyczy rządu też poprzedniej ekipy, jeszcze poprzedniej ekipy. Niestety, mówiąc uczciwie, jako Polacy zawaliliśmy strategię, strategię energetyczną. I już odpuśćmy sobie, czyja to jest wina, ale krótkofalowo trzeba, trzeba jakoś z tą trudną sytuacją sobie poradzić. Ale nie dopuśćmy do tego, że jak sobie poradzimy z tą sytuacją, to znowu odłożymy temat energety energetyki Adakta na kilka lat i za kilka lat znowu będziemy mieli problem. Nie. To powinno nas wreszcie coś nauczyć, e, e, że teraz powinniśmy ponadpartyjnie jakąś, ustalić jakąś strategię, strategię energetyczną, i Zmienić wreszcie to przysłowie, że Polak głupi przed szkodą i po szkodzie. Co ty o tym wszystkim sądzisz po tym moim monologu na tematy polityczne? Co ty o tym sądzisz? Czy ja na to trochę szerzej spojrzę pod kątem tych wszystkich programów ostatnio-miesięcznych, socjalnych, bo tak znaczy, no ja nie dopuszczam. Do jakiegokolwiek racjonalności, do takiego spojrzenia na to racjonalnie, aby wszystkie programy były bez kryterium dochodowego. No bo to jest myślenie idealistyczne, z którego już się dawno wyleczyłem, że Polacy, czy w ogóle człowiek, ze swojej natury te pieniądze, które otrzyma, zaoszczędzi. Albo przeznaczy faktycznie na potrzebę, którą. Nie mówię tutaj o tych najbiedniejszych osobach, które mają problemów z spłatą kredytu czy z ogrzaniem swojego domu, ale jako całość. No więc nawet te nasze. Wakacje kredytowe, które, które szeroko omawialiśmy. No, naszym myśleniem idealistycznym jest to, że 100% osób albo zapłaci, odłoży sobie to i zapłaci ratę w przyszłości, żeby mieć na nią, albo nadpłaci kredyt i tym samym ulży sobie w przyszłości. No nie, no, prawdopodobnie będzie duża część osób pojedzie sobie za te środki na wakacje, albo kupi nowy telewizor. Także no, Bieżąca konsumpcja. Bieżąca konsumpcja helikoptermani, jak to w Stanach się mówi w ogóle e, też z czasów covidowych e, doszło do, śmiesz... do, 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 do tragikomicznego, tak naprawdę e, zjawiska, gdzie nie wiem, czy pamiętasz, w pierwszych miesiącach COVID, jeszcze w 20 roku, za, za Trumpa, e, właśnie wypłacano Amerykanom taki dodatek tak. cOVIDowy w czystej gotówce. Zła, tak, A ponieważ prawda? oni nie mieli za bardzo co z tymi pieniędzmi zrobić, bo pozamykano dużą część miejsc, gdzie mogli chociażby odpocząć, no to duża część środków, bodaj około nawet 20%, zostało od razu, od razu włożonych na rynki finansowe, w tym zwłaszcza na zakup kryptowalut. No, no dobrze, no to są Stany Zjednoczone, one mogły sobie na to pozwolić. No u nas to, to, to by, nie byłoby możliwe, ale no to pokazuje, jakie nieracjonalne są takie działania. Także, także to, no i inflacja, która w lipcu była na tym samym poziomie, co w czerwcu i od razu wszyscy, głównie strona rządowa oczywiście, ale też wielu ekonomistów teraz, teraz mówi optymistycznie, że no może mamy szczyt inflacji za sobą i nam się wypłaszczy ta inflacja i że już nie będzie wyżej, gorzej. No po jednym, jednomiesięcznym odczycie, tym bardziej przy rozbuchanych programach socjalnych, które będą tylko większe w związku ze zbliżającym się rokiem wyborczym, no śmiem wątpić i myślę, że nadal aktualne są projekcje samego NBP, gdzie, który mówi, że do 20% to, to raczej na pewno dojdziemy. Także no takie, taka moja smutna konstantacja co do tego wszystkiego, co się dzieje. Dobra, to teraz. Yy, yy. Taka kwestia, bo narzekaliśmy, ale jest też pewne światełko w tunelu, takie pozytywne światełko, to znaczy rządzący bardzo chętnie używają jednego, jednego hasła w kontekście bezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego Polski, a mianowicie Baltic Pipe. Jak wygląda kwestia? No, zakontraktowania, bo to też się pojawiły w ostatnich, w ostatnich tygodniach pewne wątpliwości w mediach. Czy my właściwie ten gaz Baltic Pipe Baltic Pipe mamy zakontraktowany? Dobrze, to zaczynając pokrótce naprawdę od rysu historycznego i kwestii gazu, ropy naftowej na terenach Polski, bo to jest ciekawe, a myślę, że nie jest to bardzo znany wątek. A więc ropę naftową i gaz ziemny, zwany na początku naftowym, wydobywano w Polsce już w 1854 roku, w pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej uruchomionej w Bubrce koło Krosna przez Ignacego Łukasiewicza. I na tą właśnie datę szacuje się w ogóle narodziny światowego przemysłu naftowego. Także no tutaj można powiedzieć, że byliśmy pionierami. No niestety te czasy się skończyły. Zresztą byliśmy pionierami również co do, co do stosowania już tak w praktyce tego, tego gazu ziemnego. Też z, w 1912 roku powstał pierwszy gazociąg, który wysyłał gaz w Europie z rafinerii w Borysławiu i miał długość około 12 km. No dobra, ale przechodząc do rzeczy. Baltic Pipe. I tutaj no, musimy pochwalić w ogóle tą inicjatywę, samą inwestycję, która, no, można powiedzieć, że przewidywała to, co może się zdarzyć, a, a z czym mamy obecnie do czynienia. No i, i faktycznie zmierza ta inwestycja do, w pewnym stopniu do, do dalszej niezależności od, od gazu rosyjskiego i dywersyfikuje nam coraz bardziej dostawy gazu do Polski. W ogóle dla przypomnienia, ten kontrakt jamalski z Rosją, na podstawie którego do niedawna jeszcze większość gazu konsumowanego w Polsce docierała, właśnie na podstawie tego kontraktu, on się kończy w grudniu tego roku, ale on tak naprawdę już, już nie, nie jest wykonywany. Od jakiegoś czasu, no i oczywiście nie będzie w tych realiach przedłużany. Tutaj też ci z Państwa, które, którzy są zainteresowani, to też odsyłam do odpowiednich źródeł co do w ogóle przedłużania, aneksowania tego kontraktu. No i okoliczności z tym związanych, bo, bo według mnie to jest jedna z największych, no można powiedzieć, afer, które, które mogły, mogły mieć miejsce, no ale to już na marginesie. Dobrze, a więc do samego, do samego Baltic Pipe'u. Ten gazociąg, który ma za zadanie dostarczyć gaz ze, z Norwegii poprzez Danię do Polski i potem też z Polski do Danii, bo on ma też w drugą stronę przepustowość, ma zostać oddany do użytku na przełomie września i października bieżącego roku. I na początku on nie będzie miał jeszcze pełnej mocy, tylko, tylko ta moc będzie. Podaj. Podaj. Już patrzę. Około 3. Miliardów metrów sześciennych gazu, a, a pełną sprawność osiągnie z początkiem przyszłego roku do 10 miliardów metrów sześciennych. I z jakich to źródeł pochodzi ten gaz? To znaczy, w pierwszej kolejności trzeba wskazać, że Polska wydobywa sama z siebie również znaczący, znaczącą ilość gazu, bowiem Bowiem w samej Polsce, w samej Polsce to wydobycie osiąga też dosyć znaczące, znaczące wielkości, ale jest również produkcja na podstawie koncesji na terenie Norwegii przez Peginik. I między innymi ten gaz, właśnie z, z tamtego wydobycia, ma iść Baltic Pipe'em plus zakontraktowany norweski, norweski gaz. Jeżeli chodzi o to, to właśnie zakontraktowanie, mówi się, bo tutaj te komunikaty też rządowe są no, wzajemnie nieco się wykluczające, bo z jednej strony y, pani minister Anna Moskwa mówi, że. Ma, mają zakontraktowane 4,5 miliarda plus, no to właśnie ich 3 miliardy z wydobycia. Premier mówi o, w lipcu mówił o zakontraktowaniu połowy przepustowości, czyli około 5 miliardów. Także, no to te komunikaty też nie są takie, takie pełne. Natomiast to wszystko no w pewnym stopniu nas, nas może uniezależnić od Rosji, jeżeli chodzi w ogóle o zużycie roczne w Polsce. To ona sięga od 18 do 20 miliardów metrów sześciennych gazu. I właśnie wspomniane 3,7 miliardów metrów sześciennych jest wydobywanych w Polsce, a resztę w Norwegii. Także, także to, jest, to jest to, w ogóle w ostatnich dniach też portale internetowe i media obiegła informacja, że kod odkrył nowe złoża w Polsce, w miejscowości Sierosław w Wielkopolsce i tam ma być w przypadku już do dopuszczenia tej instalacji do użytku, Wydobywanych 32 miliony metrów sześciennych gazu, co pozwoli na około 16 lat eksploatacji. Także no my również na naszych terenach mamy, mamy spore wydobycie. Tak patrząc na to w ogóle bardziej globalnie i w perspektywie kolejnych dziesięcioleci, no to pod naszym terenem kraju jest, szacuje się, że gigantyczne złoża. Zarówno ropy, jak i, jak i gazu, tak samo na terenie Ukrainy, jak i w ogóle wielu pierwiastków w tym metali ziem rzadkich. No i tylko kwestie technologiczne nie pozwalają nam jeszcze korzystać z tych złóż w pełnym zakresie, a tak naprawdę w minimalnym zakresie jesteśmy dopiero w stanie i dopiero rozwój technologii pozwoli nam być może no, być taką drugą zatoką perską, jeżeli chodzi właśnie o surowce energetyczne, no chyba że nie będziemy w stanie jako suwerenny kraj, no bo mówi się, że, że to też jest jedną z przyczynek, dlaczego, dlaczego nasz wschodni sąsiad tak bardzo się interesuje zarówno terenami Ukrainy, jak i, jak i potencjalnie naszym terenem, no, że to jest też gra i, i przez niego i, i też pośrednio przez Chiny no, o dostęp do, do Dużych złóż surowcowych na następne dziesięciolecia czy stulecia, być może, bo, bo, bo taki horyzont czasowy, przynajmniej, myślę, że jeżeli chodzi o Chiny, to oni, oni mają, tak? Oni zawsze myślą bardzo długofalowo, w długim, długofalowo terenie, w długim myśleli. Terminie, tak. No dobrze. I jeżeli chodzi o to, to zakontraktowanie, nie myślę, że nie nam rozstrzygać, czy gdzie, stro, gdzie stoi racja, bowiem. Uh, some Yy, wiceprezes pgnig pan Robert Perkowski w odpowiedzi na pytania z jednego z serwisów internetowych, zapytany właśnie, dlaczego nie mają zakontraktowane 100%, tak, przepustowości. On mówi, yy, tak, gdybyśmy tak wykorzystali każdy interkolektor, moglibyśmy zdublować ilość gazu sprowadzoną do Polski względem potrzeb. Dywersyfikacja to też możliwość wyboru, a nie wykorzystanie jednego kierunku na no ale pozostawienie sobie pewnej przestrzeni do wykorzystania okazji przy jednoczesnym zabezpieczeniu zapotrzebowania. Nie widzę potrzeby, aby Baltic Pie był wykorzystywany do maksimum. Mamy zabezpieczony portfel. Jego zdaniem rekordowe ceny mogą też obniżyć zapotrzebowanie na gaz w Polsce. No, i to jest, to jest też właśnie jeden z, z przyczynków, że no, będzie na pewno źle, ale jak źle, to się dopiero okaże. No dobrze. bo ta ostatnia kwestia, o której powiedziałeś, czyli to zmniejszenie zapotrzebowania na gaz w Polsce, to jest kwestia, która została, której dotyczy też głośna ostatni, w ostatnich dniach rzecz, a mianowicie rozporządzenie unijne dotyczące redukcji, redukcji gazu, zużycia gazu. No więc Powiedzmy parę słów o tym rozporządzeniu unijnym, konkretnie rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na gaz, bo mam wrażenie, że narosło parę, parę nieścisłości wokół tego rozporządzenia w mediach. Więc o co dokładnie chodzi? Mianowicie, no, w dniu 5 sierpnia kraje Unii Europejskiej formalnie zatwierdziły nowe kryzysowe prze przepisy o redukcji zużycia gazu o 15%. Od sierpnia bieżącego roku do marca roku przyszłego. Chodzi o redukcję o 15% w porównaniu ze średnią zużycia z pięciu poprzednich lat. Po pierwsze, parę, parę kwestii trzeba wyjaśnić. Po pierwsze, jak od strony formalnej wygląda procedura ustanawiania tych przepisów, tego rozporządzenia, żeby tutaj te mity, które narosły w dyskursie publicznym gdzieś, gdzieś rozwiać, jest to rozporządzenie Rady Unii Europejskiej, czyli organu Unii Europejskiej, no, który z natury ma charakter, nie ma tak mocno charakteru ponadnarodowego, jak na przykład Parlament Europejski lub Komisja Europejska, dlatego że Rada Unii Europejskiej składa się z przedstawicieli wszystkich rządów, wszystkich państw członkowskich. W zależności od tego, czego dotyczy przedmiot obrad w tym wypadku była to, można rada energetyczna, więc Polska reprezentowała Polska, precyzyjnie polski rząd, reprezentowała minister klimatu i środowiska, pani minister Anna Moskwa. Początkowo yy, ministrowie z 27 krajów Unii Europejskiej porozumieli się do co do tych nowych przepisów już 26 lipca, wyłącznie przy sprzeciwie Węgier. Czyli początkowe ustalenia między ministrami były takie, że tylko i wyłącznie Węgry sprzeciwiły się temu konsensusowi. Tutaj prezydencja, prezydencja aktualnie w Unii Europejskiej sprawują Czesi i oni przewodniczyli obradą Rady Unii Europejskiej. No, i prezydencja czeska stwierdziła, jak czytamy w, w pisemnym proto, protokole z, te, z, z, tych, z, te, z tego posiedzenia, że istnieje przytłaczające poparcie dla wniosku co do nowego rozporządzenia. Tylko Węgry głosowały przeciwko. Tak głosi zapisy z obrad. Sama minister Moskwa twierdziła w wypowiedziach dla mediów w lipcu, że no, te przepisy tak naprawdę dla Polski mają charakter neutralny, dlatego Polska się im nie sprzeciwiła. Jednakże po tym, jak gdzieś zaistniał konsensus pomijając Węgry między ministrami krajów Unii Europejskiej, właściwymi do spraw energii, no, z uwagi na to, że trzeba było po pierwsze przetłumaczyć. Rozporządzenie. Po drugie, doprecyzować, ugładzić pewne kwestie prawne, Prze, no przeszliśmy na tryb głosowania pisemnego. No, Czyli poszczególne państwa do określonego terminu, to 5 sierpnia, miały przysłać swój głos elektronicznie do Brukseli, i tutaj już na końcowym etapie. Do sprzeciwu Węgier dołączyła Polska. Tak więc yy, temu nowemu rozporządzeniu unijnemu Rady Unii Europejskiej sprzeciwuje się zarówno Węgry, jak i Polska. Natomiast to, że my się sprzeciwiliśmy i Węgrze się nie sprzeciwili, nie zmieniło podstawowej kwestii, mianowicie tego, że to rozporządzenie weszło w życie. Dlaczego? Ano dlatego, że zostało ono przegłosowane większością kwalifikowaną a, gdzie przepisy stawią, że mm, głosowanie w Radzie Unii Europejskiej w takich kwestiach musi zostać przegłosowane przez co najmniej 15 z 27 krajów członkowskich, reprezentujących łącznie 65% ludności Unii Europejskiej? Dlatego też poza Polską i Węgrami wszystkie kraje Unii Europejskiej zagłosowały za. Dlatego też przepisy rozporządzenia weszły w życie. Jak brzmi komunikat po spotkaniu Rady Unii Europejskiej, który już będzie wskazywał, czego to rozporządzenie dotyczące redukcji gazu dotyczy? Mianowicie, cytat. Dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa podaży energii w Unii Europejskiej, Rada przyjęła dziś, czyli 5 sierpnia, rozporządzenie, by tej zimy dobrowolnie zmniejszyć o 15% zapotrzebowanie na gaz. Rozporządzenie daje także Radzie, Możliwość ogłoszenia unijnego stanu alarmowego dotyczącego bezpieczeństwa podaży, w którym to przypadku zmniejszenie zapotrzebowania na gaz stawałoby się obowiązkowe. No i z tego komunikatu już wynikają, on jest taki lakoniczny, ale wynikają bardzo istotne kwestie. Mianowicie, po pierwsze, to ta redukcja gazu ma być dobrowolna na pierwszym etapie na takim etapie dobrowolności. Polega to na tym, że rządy, rządy poszczególnych państw Unii Europejskiej deklarują się na podstawie tego rozporządzenia, że zmniejszą o 15% zużycie, zużycie gazu w stosunku do tego, co było średnio w ostatnich pięciu latach. Kraje Unii, Unii Europejskiej, pomimo, że to jest dowolne, no jednak powinny dołożyć wszelkich starań dotyczących, aby, do, aby ten cel dotyczący redukcji został osiągnięty. No i te starania o tych staraniach muszą raportować Komisji Europejskiej, która będzie monitorować to zmniejszanie przez kraje Unii Europejskiej zużycia gazu. No i oceniać. Oceniać to będzie w taki sposób, że na podstawie te, tych raportów składanych przez państwa u, Unii Europejskiej, państwa członkowskie oraz na podstawie oceny sytuacji może zawnioskować do Rady Unii Europejskiej o to, aby z etapu dobrowolności przejść do etapu obowiązkowości. Mianowicie Komisja Europejska będzie miało, miała prawo złożyć do Rady Unii Europejskiej wniosek, aby ogłosić unijny stan alarmowy, który będzie skutkował wprowadzeniem obowiązkowej, yy, obowiązkowej Redukcji i wtedy rządy już nie będą miały takiej możliwości. To nie będzie w fazie deklaracji, nie będzie w fazie starań, tylko zostanie nałożony obowiązek redukcji e, zużycia gazu na poszczególne państwa członkowskie o 15%. I jeżeli państwa członkowskie tego nie wypełnią, no to będzie to traktowane jako normalne e, łamanie prawa Unii Europejskiej ze wszystkimi tego e, konsekwencjami. Co więcej, e, ten ogłoszenie tego stanu alarmowego yy, skutkuje nie tylko wprowadzonym obowiązkowym obowiązkową redukcją zużycia gazu, ale także co istotne wprowadzeniem mechanizmu solidarności, a mianowicie kraje, które, którym tego gazu będzie brakowało dla wrażliwych odbiorców, szpitali, szkół. Tego typu instytucji będą mogły się zwrócić o, o to, żeby inne państwa Unii Europejskiej tego gazu, który, którego brakuje dla kluczowych, kluczowych wrażliwych odbiorców, ten gaz, im do, ten gaz im dostarczyły z uwagi na niedobory, czyli zostaje wprowadzony mechanizm solidarności energetycznej. Przy, tym, przy czym trzeba powiedzieć raz jeszcze, raz jeszcze podkreślić to. Że ten stan alarmowy, powodujący wprowadzenie obowiązkowej redukcji i systemu solidarności energetycznej, może być wprowadzony przez Radę Unii Europejskiej. Komisja Europejska chciała tę kompetencję przypisać sama sobie, żeby to ona nie wnioskowała, tylko ogłaszała stan alarmowy, na co Rada Unii Europejskiej się nie zgodziła i pozostawiła sobie te, te, te uprawnienia. Natomiast musimy pamiętać, jeszcze jedno, mianowicie to, że tu także głosowanie odbędzie się większością kwalifikowaną, czyli co najmniej 15 krajów członkowskich za, reprezentujących co najmniej 65% ludności Unii. Jeżeli Polska będzie uważała, że wprowadzenie tego mechanizmu obowiązkowości z punktu widzenia interesów naszych narodowych, polskich, jest niekorzystne no to nie może przestać na tym, aby walić pięścią w stół, bo walenie pięścią w stół, jeżeli tylko do tego się ogranicza, nic nie daje. Krzyczenie, że inni nie mają racji, nie starając się promować własnej racji, nic nie daje. Polska, jeżeli będzie widziała takie ryzyko, a ono może już nastąpić na jesieni, bo mówi się, że na jesieni... Na wniosek Komisji Europejskiej Rada oceni, czy nie ma potrzeby wprowadzenia z tego stanu alarmowego, co zaskutkuje wprowadzeniem zarówno mechanizmu solidarności energetycznej, jak i obowiązkowej redukcji zużycia gazu, no to Polska musi montować koalicję. Musi montować koalicję blokującą, aby nie był osiągnięty ten próg 15, -15 członków Unii Europejskiej 65% ludności. No, nie możemy poprzestać tylko i wyłącznie na tym, że my będziemy tutaj, jak, jak będzie wprowadzany ten obowiązek, jeżeli według rządu będzie to niezgodne z naszymi interesami narodowymi, no to my zagłosujemy za, przeciw i powiemy, że my, mieli, że my mamy rację, a cała Unia nas gnębi i oni nie mają racji. No to jest, to, jest, to byłby przykład, tak złego pojęcia z polskiej historii, jak moralne zwycięstwo. Nie chodzi o to, żeby być moralnym zwycięstwem, chodzi o to, aby być yy, yy, po prostu zwycięstwem i realnie walczyć o własne, własne interesy. Dla mnie politycy polscy mogą w ogóle nie mówić ani słowa o interesie polskim, byleby go, yy, by swoimi dzia działaniami zabezpieczali ten interes polski. A mam wrażenie, że my My, nasi politycy, dużo lubią mówić o interesie polskim, ale kiedy przychodzi co do czego, do działań, to my niestety poprzestajemy tylko i wyłącznie na mówieniu. Nie, niech nie mówią ani słowa o interesie polskim, ale niego go w całości załatwiają i wywalczają. A czy jest takie ryzyko, żeby, żeby, żeby były wprowadzane te ograniczenia? Niestety ono istnieje i trzeba sobie powiedzieć szczerze, że te 15% redukcji to może być nawet za mało. I tutaj powiem o jednej rzeczy. O której mało się mówi w mediach, i od razu polecam materiał, na którym się opierałem. To jest materiał Michała Palaczyka na kanale Squaber. 1 sierpnia pojawił się film, ba bardzo dobry film dotyczący, dotyczący gazu. I właśnie on przekonuje nas, że kluczowym e, gazociągiem dla Rosji wcale nie jest Nord Stream 1, jak teraz starają się przekonywać, że ten Nord Stream 1 i te działania wokół Nord Streamu 1, no to jest zasłona dymna, a kluczowym tak naprawdę dla Rosji, dla Gazpromu gazociągiem jest gazociąg braterstwo przechodzący przez Ukrainę i my powinniśmy się patrzeć właśnie na ten gazociąg braterstwo, bo ten, za pomocą tego ruchu na tym gazociągu Putin będzie mógł Zagłodzić Ukrainę, no i potencjalnie również resztę, resztę Europy, wtedy, kiedy wojna utknęłaby w martwym punkcie. I ten gazociąg i ruchy na tym gazociągu, gazociągu braterstwo są, są kluczowe. Tylko dodam, że przez ten gazociąg wraz z takim bratnim gazociągiem płynie najwięcej gazu ze strony rosyjskiej do Europy. Także my tutaj się zrzymamy na ten Nord Stream 1, bo, bo no, jest medialny, natomiast faktycznie, tak jak mówisz i ten materiał, o którym wspomniałeś, to, to jasno pokazuje, że no, jak mają być problemy, to będą problemy właśnie z tym gazociągiem i one już mogą się taką wczesną jesienią potencjalnie zacząć. I że teraz tak sobie pomyślałem, że Putin może być tutaj swoistym iluzjonistą. Jeżeli iluzjonista mówi: Proszę spojrzeć na moją rękę, to znaczy, że cały trik dzieje się gdzie indziej, tylko nie poza jego ręką. Więc zupełnie w innym miejscu jest, jest cała kwestia i tak dokładnie może być z tą sytuacją, gdzie kiedy to Putin stara się wszystkich nakierować na Nord Stream 1, a tak naprawdę kluczowe rzeczy będą się działy na gazociągu braterstwo i tylko o jednym jeszcze na sam koniec powiem, że kluczowym y, krajem y, i tu wypada się zgodzić z rządzącymi pod kątem właśnie y, kwestii gazowych są Niemcy. Niemcy zużywają pięciokrotnie więcej gazu od, y, od Polski. Y, tam średniorocznie to jest 31% to jest zużycie przez odbiorców indywidualnych. Oczywiście to wzrasta. W okresie zimowym ten odsetek udziału gazo gospodarstw domowych w zużyciu gazu w Niemczech, i właśnie kiedy będzie nadchodził okres zimowy, no musimy się patrzeć na to, czy przypadkiem nie będzie wprowadzone obowiązkowego mechanizmu solidarności z innymi krajami Unii Europejskiej. Z krajów u krajami Unii Europejskiej właśnie pod kątem, pod kątem Niemiec. Natomiast też też powinniśmy pan, pamiętać o jednym, czyli że może nam się to podobać lub nie, ale jesteśmy uzależnieni od gospodarki Niemiec. Jest takie powiedzenie, że jak gospodarka niemiecka ma Katar, to Polska ma grypę. Dlatego też no niestety, niestety, być może trzeba. Będzie się obowiązkowo dzielić z Niemcami gazem, jakby nam się to nie podobało. I tutaj jeszcze dwie rzeczy dodam. Jeżeli chodzi o gaz i reglamentację czy, czy ograniczenie w Polsce, no to zapewne najłatwiej byłoby go ograniczyć przemysłowi chemicznemu, który jest dużym też odbiorcą tego gazu. I tu mam też na myśli głównie. Wytwórców nawozów różnego rodzaju, którzy, co może doprowadzić po pierwsze no właśnie do mniejszej podaży nawozów na, na następny sezon, sezon zasiewów podnieść cenę znowu nawozów w Europie. Z którym mieliśmy już i tak podwyżką do czynienia w tym roku, co doprowadziło do tego, że części rolników albo nie było stać na nawożenie w ogóle, albo dużo mniej nawozili, co, do, co doprowadzi czy doprowadza właśnie teraz do mniejszych zbiorów. Także to jest system naczyń połączonych i, i może to doprowadzić zmniejszenie właśnie przesyłu gazu do, 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 do przedsiębiorstw, może doprowadzić właśnie do kolejnej podwyżki cen żywności i tak dalej i tak dalej. To jest jedna rzecz, a druga rzecz co do tych moralnych zwycięstw to tylko ciągle mi się podoba. Przypomina, znaczy nie przypomina, bo ciągle temat trwa. Yy, środki z KPO i też wielkie moralne zwycięstwo, no tylko, że dalej tych środków nie ma i zapowiedzi, że na jesieni mogą się pojawić, już chyba są nieaktualne, bo, bo też yy, pani Ursula von der, von der Leyen w jednym z, z artykułów ostatnich prasowych powiedziała, że no, to, to wcale nie tak, nie jesteśmy wcale tak blisko, jakby nam się mogło wydawać od nich. Utrzyma. Otrzymania. Wiesz co, I to, co mówisz, niech będzie, niech będzie podsumowaniem yy, naszego programu, a mianowicie, że niestety zawsze trzeba walczyć o swoje interesy i trzeba walczyć o nie realnie. Jako Polska musimy bić się o te interesy, o ważne dla nas rzeczy, a nie mówić o tym. Ważne jest działanie, a nie mówienie. Czasami przez mówienie. Dyplomacja to też mówienie. Czasami się osiąga pewne, pewne, e, pewne pozytywne skutki. Natomiast musimy lepiej dbać o interes e, narodowy, a nie tylko o nim mówić. Bo podsumowując, cały czas szukałem czegoś, czegoś pozytywnego, co możemy powiedzieć na koniec, no bo, bo, bo ten program jest taki no mało optymistyczny, ale jak chyba wszystkie w ostatnim czasie, bo, 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 bo czasy są naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. O. No nie, szanowni Państwo, no, trzeba się trzymać. Jakoś to będzie i nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. I tym sloganem chyba, i chyba będziemy musieli zakończyć ze swojej strony. no Na pewno obiecujemy, że zawsze będziemy stać na straży Państwa interesów, czyli interesów konsumentów. Będziemy analizować przepisy. Będziemy analizować sytuację gospodarczą, ekonomiczną, będziemy analizować i rozliczać polityków z ich zapowiedzi. No i mam nadzieję, że po, tej, po tym okresie burzy, przez który teraz przechodzimy jako Polska i Europa, za jakiś czas wyjdzie słońce i będziemy znowu żyć w pięknym, bezpiecznym miejscu na Ziemi. Pełni szczęścia. I to może jakoś tak na siłę, na siłę chciałem znaleźć coś, coś optymistycznego. No, wyszło mi lepiej lub gorzej, ale jakiejś tej nuty optymistycznej trzeba się, trzeba się chwycić. Także trzymajcie się Państwo. Za dzisiaj bardzo dziękuję Państwu. Marcin Zurat I Karol Wenus.